powstało to przede wszystkim po to, żeby te nasze zawodniczki miały jak najwięcej grania, żeby się ogrywały z lepszymi zespołami, ale też stworzenia fajnego wydarzenia sportowego, które mimo wszystko gdzieś jest rozpoznawalne nawet i w Polsce, bo były lata, że był to turniej międzynarodowy, były lata, że startowały tu kadry polskie, kadry wojewódzkie. Także gdzieś to cały czas ewoluuje i co roku jest troszkę inaczej. Jesteśmy już po sezonie, więc jest to czas tak naprawdę, żeby więcej fanu i zabawy złapać już przed okresem wakacyjnym. Kiedy są rozgrywane trochę wcześniej, to jest kluczowy element przygotowania się do ważnych imprez. Ale poza zabawą to jest super przeżycie dla dziewczyn, bo mogą porywalizować, pozdobywać fajne nagrody. Za każdym razem jest rywalizacja na poważnie. Wiadomo, że dzisiaj są już starsze dziewczyny. A nawet bym chyba powiedział, że te turnieje mini siatkówki, czyli dwójeczek, trójeczek i czwóreczek są bardziej na poważnie. Ze względu na to, że te zespoły są przed swoimi finałami wojewódzkimi, jak i przed gdzieś tam finałami Polski, więc większość tych zespołów przyjeżdża tutaj już stricte po to, żeby przygotować się do tych najważniejszych startów w sezonie. Mistrzostwa Polski Kinder Dzieciaków organizowane w Gliwicach, ale wszystkie inne pomysły związane z organizacją młodzieżowych Mistrzostw Polski w jak najlepszym kierunku to idzie. Myślę, że nie możemy się wstydzić tego, że Śląsk na mapie tutaj siatkówki w Polsce nic nie znaczy. W przeciwnym uważam, że jesteśmy chyba najmocniejszym województwem w odnośnie grup młodzieżowych piłki siatkowej w Polsce. Raczej zgłaszają się te zespoły z południa Polski, wiadomo, że jest to bliżej. Aczkolwiek chyba najdalej zespół, który był, to był turniej czwóreczek i były zespoły z Poznania, więc gdzieś to tam wchodzi do, że tak powiedzmy, centralnej Polski. No ale to zależy też od roku, zależy od tego, jak te zaproszenia się rozejdą, bo nie narzekam na to, żeby mieć jakieś problemy ze zgłoszeniami, bo jak tylko ogłoszenia się pojawią, to praktycznie rozchodzą się niektóre turnieje w jeden dzień. Teraz akurat dużo jakby zawodniczek jest na kadrze 08 na przykład, ale i tak jest jakby fajnie się gra, fajna atmosfera ogólnie i fajnie, że jest pizza. Zaczęłam tutaj w klubie akrobatykę trenować, trenowałam 3 lata i w pewnym momencie trenerka po prostu powiedziała, że jestem za wysoka i w ogóle mam trochę zbyt dużo chyba siły na akrobatykę i żebym spróbowała siatkówkę. Spróbowałam, no i poszłam na jeden, drugi trening, no i zostałam do dzisiaj. To jest czasami najtrudniejsze, ta motywacja, mobilizacja, one kończą podstawówkę, dokonują ciężkich wyborów, jeśli chodzi o swoje życie. I najtrudniejsze moim zdaniem w moich grupach jest to, żeby one dalej chciały grać. Jesteśmy mistrzami województwa i droga do tego była bardzo ciężka, kręta, dużo wzlotów i upadków. Nowe przyjaźnie, dziewczyny, które tutaj teraz grają, są moimi koleżankami, przyjaciółkami. Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam poznać tyle wspaniałych ludzi. Wielokrotnie się przekonałam, że jednak sport jest super wejściówką do dorosłego życia, bo potrafi naprawdę pomóc w trudnych sytuacjach stresowych, ale również współpracy w zespole. No i oczywiście społeczne wartości są też nieodzowne w trenowaniu siatkówki, jak też innych dyscyplin. Od kilku lat udaje nam się pozyskać fundusze na to przedsięwzięcie tak naprawdę z ministerstwa. W tym roku jest to już Ministerstwo Sportu i Turystyki, który w znacznym stopniu finansuje organizację i to też podnosi rangę mimo wszystko turnieju.